Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDemości. Ja w dzisiejszym odcinku o podwyżkach dla nauczycieli, a także zwycięstwie polskich uczniów, bo już nie będą musieli odrabiać prac domowych. Zmieniły się podwyżki dla pracowników budżetówki, wojska, funkcjonariuszy służby mundurowej oraz 30 i 33% podwyżki dla nauczycieli. To jest największa podwyżka w historii. To reakcja wiceminister edukacji na słowa wiceszefowej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Oburzyłam się w imieniu 160 tysięcy nauczycieli mianowanych. Według jej wyliczeń, po pierwsze, nie każdy nauczyciel będzie mógł liczyć na podwyżkę minimum 1500 zł brutto. Niemożliwe, że partia polityczna przed wyborami coś obiecuje, a później manipuluje danymi na swoją korzyść. Niemożliwe, nie uwierzę w to. Co Ministerstwo Edukacji natychmiast zdementowało. A po drugie, różnice między wynagrodzeniami, jej zdaniem, są zbyt niskie. Tu już nie chodzi o wysokość tej podwyżki, tylko o spłaszczenie wynagrodzeń między nauczycielem bez stopnia awansu, a nauczycielem mianowanym. W odpowiedzi Ministerstwo Edukacji publikuje konkretne dane, zapewniając, że wynagrodzenia każdego nauczyciela. Nawet z tego tweeta nie wynika. Tam w tweecie było napisane, że średnie wynagrodzenie nauczycieli, a nie wynagrodzenie każdego nauczyciela. Początkującego, mianowanego i dyplomowanego wzrośnie co najmniej o 1500 zł brutto. Powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona słowami ZNP, dlatego że my byliśmy na spotkaniu ZNP, zaprosiliśmy do nas do ministerstwa. Jestem bardzo zaskoczona. Daliśmy im pieniądze i oni mają czelność jeszcze dyskutować i narzekać. Zbyszek, zaraz dzwonimy do nich i cofamy te wszystkie podwyżki. Każdy z nich pokazywał dość jasno, że takiej dokładnie podwyżki oczekiwali. Minister finansów ujawnił też, że w rządzie trwają rozmowy nad rozwiązaniami, których w budżecie nie ma, a które, tak jak większa kwota wolna od podatku, zapisano w 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej. 60 tysięcy będzie dowiezione, mówiąc kolokwialnie. Arleta Zalewska, fakty. Będzie, a czy to będzie w ciągu 100 dni, w ciągu 4 lat? Najwyżej pójdziemy kolejną kampanię wyborczą z tym samym hasłem. Nie od razu Rzym zbudowano, prawda? Nie będzie podwyżki co najmniej 1500 zł brutto dla nauczycieli. W ten sposób na śmietniku skończyła kolejna z obietnic zawartych w tak zwanych 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej. Nie na śmietniku, bo jeżeli zrealizowali tam ponad 80% swojej obietnicy, to jednak większą część tej obietnicy zrealizowali, a nie wyrzucili na śmietnik. Przecież Prawo i Sprawiedliwość też tak spełniało swoje obietnice, że tam połowa obietnicy spełniona i chwalimy się, że obietnica została spełniona, a ze spełnienia tej obietnicy jeszcze wychodziły większe mankamenty. Związkowcy od nieśmiertelnego prezesa Broniarza są wściekli, bo przecież nie po to te nauczycielki przebierały się za krowy, tym bardziej, że naprawdę wcale nie musiały tego robić. Paweł Głuch. W ciągu pierwszych 100 dni każdy polski nauczyciel, każda polska nauczycielka dostaną podwyżkę do zasadniczego o minimum 1500 zł, to znaczy 30% podwyżki dla wszystkich nauczycieli. W 100 konkretach na 100 dni Donalda Tuska czytamy. Podniesiemy wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30%, nie mniej niż 1500 zł brutto podwyżki dla nauczyciela. Jeszcze wczoraj na antenie Wirtualnej Polski minister edukacji narodowej Barbara Nowacka mówiła tak. Ciężko jest powiedzieć, kto dokładnie ile będzie zarabiał, bo każdy nauczyciel, nauczycielka ma indywidualnie. Ale może pani zagwarantować, że to będzie nie mniej niż 1500 zł brutto, tak jak było to obiecane? Obiecaliśmy tak podwyżki i tak one będą miały wyglądać. Jednak jak wynika z wyliczeń Związku Nauczycielstwa Polskiego, podwyżki dla nauczycieli będą mniejsze niż obietnica Donalda Tuska. I tak, nauczyciel początkujący z przygotowaniem pedagogicznym otrzyma 1200... Tutaj ktoś nie wyłączył mikrofonu dla pana prowadzącego i jęczą na wizji, ale od razu jak stęknął, to mikrofon został wyciszony. 18 zł brutto podwyżki. Nauczyciel mianowany 1167 zł brutto podwyżki, natomiast nauczyciel dyplomowany 1365 zł brutto podwyżki. Swojego rozgoryczenia nie kryją przedstawiciele ZNP. Nie jestem rozczarowana, jestem wściekła. Te podwyżki spłaszczają wynagrodzenie nauczycielskie w sposób tragiczny. Nauczyciel mianowany będzie zarabiał zaledwie o 149 zł brutto więcej od początkującego. Nauczycielka z 14-letnim stażem, z 4 kwalifikacjami,
o tyle więcej będzie zarabiać od absolwenta po studiach. Nauczyciele mianowani nie zostawili suchej nitki na tym projekcie płacowym. Są po prostu wściekli. Tutaj połowicznie się zgodzę, że nauczyciel, który skończył tyle kursów, tyle lat uczył w szkole, zarabia tylko 100 zł więcej od nauczyciela świeżo po studiach, ale szybkie rozwiązanie tego problemu. Może zacznijmy nauczycielom płacić za ich wyniki, za ich uczenie, trochę urynkowić tą pracę, no bo jeżeli student świeżo po studiach jest lepszym nauczycielem niż ten nauczyciel, co 20 lat w tej szkole uczy, no to czemu ma mniej zarabiać od tego nauczyciela, bo jest świeżo tylko po studiach? Nikt ci nie obieca tyle, co Donald Tusk, no a nikt ci nie da tyle, co Prawo i Sprawiedliwość. Taka jest rzeczywistość. Tak, sama prawda, pan Czarnek mówi samą prawdę, tylko jeżeli to jest prawda, to musimy mieć pamięć tak 3 tygodnie i musimy zapomnieć o ostatnich 8 latach Prawa i Sprawiedliwości. Patrząc na wynagrodzenie nauczycieli od 2015 roku do 2023 roku, myśmy podnieśli wynagrodzenia dla najmniej zarabiających nauczycieli wchodzących do zawodu o 75% około, a dla najlepiej zarabiających dyplomowanych o 50% około. No i tutaj pan Czarnek trochę manipuluje faktami, no bo jeżeli porównamy minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego do stawki minimalnej dla każdego człowieka, no to praca nauczyciela co roku mniej się opłacała i takie są wyniki. I z tych danych wynika, że od 2011 roku nauczyciele zarabiają podług minimalnej pensji coraz mniej, no bo wtedy zarabiali 216%, w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę i to było 177% i z roku na rok to spadało aż do 2023 roku, gdzie stanowiło to tylko 130% minimalnego wynagrodzenia, czyli praca nauczyciela coraz mniej się opłacała. W 2019 roku nauczyciele przystąpili do strajku, domagając się podwyżek pensji. Nie odbywały się lekcje, a internet został zalany nagraniami, podczas których pedagodzy przebrani za krowy śpiewali piosenki. 8 kwietnia się rozpoczęła walka o godność nauczyciela. Więc stanęliśmy, krzyknęliśmy, rozpoczynamy strajk. Pytanie, i czy tym razem Związek Nauczycielstwa Polskiego przystąpi do protestu? ZNP bardzo wątpię, żeby zdecydował się na jakąś formę protestu. To jest związek, który protestuje wyłącznie wtedy, kiedy prawica rządzi. No tak było przez ostatnie 8 lat, a przez poprzednie, jeszcze za poprzednie 8 lat, mimo tego, że pensje nauczycieli stały absolutnie w miejscu, pan Broniarz nie zdecydował się na jakąkolwiek formę protestu wobec rządu, poprzedniego rządu. Rada Ministrów Donalda Tuska rządzi już 40 dni, czyli do wywiązania się ze 100 konkretów zostało tylko 60 dni. Praktyka uczy nas, że Platforma Obywatelska w luźny sposób traktuje obietnice wyborcze. Paweł Głuch, Telewizja Republika. Za to Platforma Obywatelska, raczej Donald Tusk, zrealizował obietnicę daną Maćkowi, uczniowi podstawówki, że weźmie się za prawa ucznia i za prace domowe. Zmiany. Od kwietnia będą w szkołach nowe zasady prac domowych. Donald Tusk obiecał to w kampanii wyborczej i teraz realizuje. W młodszych klasach podstawówki prac domowych w ogóle nie będzie, a w starszych będą nieobowiązkowe i nieoceniane. Katarzyna Górniak. Oj, już ja to widzę, jak nieobowiązkowe i nieoceniane prace domowe będą odrabiane przez uczniów. Zero, źle zrobiłam. Piąta klasa, 11 lat i pracy bez liku. To codzienność Ewy, uczennicy podstawówki. W przyszłym tygodniu mamy dwa sprawdziane, trzy kartkówki. Mamy tam jakąś tam czytankę z angielskiego i mamy lekturę na poniedziałek. O nie, uczeń w szkole musi się uczyć. Kto to słyszał? I to jeszcze w podstawówce, gdzie te prace domowe nie są skomplikowane jeszcze temu uczniowi, jako tako chce się uczyć i wtedy to jest ten wiek, gdzie on najlepiej to wszystko chłonie, ale tak, dla ich dobra zrezygnujmy z zadawania prac domowych. A oprócz tego mnóstwo zadań domowych. Do 22 czasem się robi te lekcje. I to teraz ma się zmienić. Uroczyście ogłaszam, tego problemu więcej nie będzie. Od kwietnia nowe zasady prac domowych.
Sprawę załatwił Maciek z Wocławka, który w wakacje na Wiecu Wyborczym opowiedział o tym, jak prace domowe obciążają polskie dzieci. Są łamane prawa dziecka. Na przykład prawo do odpoczynku. Wtedy dorośli trochę się śmiali, ale już przestali. Tak, przyznam się, na początku ja też śmiałem się z wypowiedzi pana Macieja, ale teraz ją już zrozumiałem i w imieniu polskich studentów chciałbym wygłosić apel do premiera Donalda Tuska. W tym tygodniu, za tydzień zaczyna nam się sesja i panie premierze, to jest nieludzkie, żebyśmy mieli po 2-3 egzaminy dziennie, podług tego, że młodzi w podstawówce muszą do znajomych wyjść, się pobawić, coś porobić, jakieś pasje, to my jeszcze mamy pracę i może dałoby coś się z tym zrobić, żeby studia były jeszcze prostsze. Zależy nam na tym, żeby uczeń po szkole mógł realnie odpocząć, a nie zabierać się za drugą pracę, czyli za pracę domową. Aha, czyli na studentów macie w dupie, którzy realnie chodzą do drugiej pracy. Najważniejsi są młodzi uczniowie, którzy w przyszłości mogą zostać wyborcami Platformy Obywatelskiej i na pewno to docenią, że pan premier Tusk, jak byli w podstawówce, nie kazał im rysować ślaczków w podstawówce. I tak od kwietnia w klasach 1-3 prac domowych nie będzie wcale, w klasach 4-8 będą one nieobowiązkowe i nieoceniane. I nagle zacznie się rozwarstwienie, no bo jeżeli uczeń czegoś nie musi robić, to przecież nie robi, przecież wszyscy byli w szkole i wiedzą, jak to działa, że najlepiej na ucznia działa właśnie ten przymus, że wtedy się zmusi do otworzenia, jeżeli będzie miał wolną rękę, no to on przecież tego nie będzie robił. A, no i co do rozwarstwienia, no, że jedni będą się uczyć, chodzić na korepetycje, a ci, którym się nic nie chce robić, to nic nie będą robili, bo nie muszą. A jak pomysł oceniają jego adresaci? Bardzo mi się to podoba. No i tak się właśnie kupuje przyszłych wyborców, no bo programy socjalne, jeżeli komuś się należą i dostanie jakieś pieniądze, to co on powie? Nie, nie podoba mi się ten program, te pieniądze mi się nie należy, tylko się uśmiechnie i powie, ale super, teraz partia rządzi. Bo szkoła dzieciom często zabiera życie. Nas dorosłych chroni kodeks pracy. My mamy ograniczoną liczbę godzin. Jeśli za dużo pracujemy, to pracodawca może zostać ukarany. A nikt nie monitoruje, ile dzieci pracują. Przy pracach domowych pracują też dorośli. Nauczyciele sprawdzają, a rodzice nieraz odrabiają za dzieci. Wiele prac domowych powstaje przy pomocy sztucznej inteligencji albo jest po prostu przepisywanych z internetu. One nie uczą. I to prawda, czasami prace domowe są durne, ale jeszcze durniejsi są uczniowie, co myślą, że jak wpiszą w czat GPT polecenie i przepiszą bez interpretacji, bez korekty tego całego tekstu, będą zadowoleni, a to na pierwszy rzut oka widać, że było opisane czatem GPT. I nawet jak była rekrutacja do Brzuska TV, jeden śmiałek napisał artykuł przy pomocy czata GPT i naprawdę od razu było to widać. I choć część nauczycieli się martwi, jak to będzie, ponieważ no, nie wiadomo, czy starczy tej samodyscypliny dzieciom. To już postanowione. To jest prawo. I będzie dotyczyło wszystkich, dlatego można już śmiało planować, co po lekcjach. Będę miała czas na spotykanie się z przyjaciółkami. Pewnie zapiszesz się na jakiś trening. Nauczycielki i nauczyciele jednak ostrzegają, samo zniesienie prac domowych niewiele w polskiej szkole zmieni. Jeżeli nie zmienimy siatki godzin, jeżeli nie zmienimy ilości godzin z istotnych przedmiotów, trzeba się tej podstawie przyjrzeć, spojrzeć, co już jest niepotrzebne. Kolejna rada Brzuski, a może w ogóle podstawę programową tak usunąć, dać jakieś podstawowe wymagania i to niech szkoła decyduje o tym, czego chce uczyć dzieci. Wtedy rodzic będzie mógł zdecydować, do jakiej szkoły chce wysłać swoje dziecko, no bo jeżeli chce dziecko rozwijać w kierunku humanistycznym albo matematycznym, no to chciałby, żeby więcej miał tej matematyki albo przedmiotów humanistycznych, a nie wszystkiego po trochu i tak naprawdę ani z tego nie jest dobry, ani z tego nie jest dobry. I to ma być kolejny krok. Ministerstwo Edukacji zapowiada, że w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odchudzi podstawy programowe już od września. Katarzyna Górniak, Fakty. Na Brzuska TV Junior pojawił się kolejny materiał od kolejnego kandydata i nagrał on takie trochę papierowe
XD-mości, gdzie pokazał gazetę w sieci i co oni tam piszą. Link standardowo w opisie i na ekranach końcowych filmu, a ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!